Panie prezesie, najważniejsze dwie informacje dzisiejszego dnia to jest pierwsza taka, że zespół wystartuje w sezonie 2012-2013 w Plus Lidze Mężczyzn, a druga taka, że wystąpi pod nazwą Wkrętmet AZS Częstochowa, czyli niejako powrót do przeszłości, bo Wkrętmet już był sponsorem i teraz wraca. Powrót do dobrego, ja mam nadzieję, bo pamiętamy, że kiedy Wkrętmet był sponsorem naszego klubu, to odnieśliśmy wiele spektakularnych sukcesów. Te sukcesy były mniejsze, większe. Ja wiem, że kibice pamiętają generalnie ten tytuł wicemistrza Polski, Puchar Polski wywalczony w 2008 roku, ale tych sukcesów, proszę mi wierzyć, było naprawdę więcej, bo to nie są tylko te sukcesy, które się stricte przekładają na to, co widzą kibice. Tych osiągnięć było znacznie, znacznie więcej i mówię, jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z tego, że właściciele firmy Wkrętmet zdecydowali się do tego, aby tą współpracę na razie w sezonie 2012-2013 kontynuować. Kilka nowych twarzy, właściwie bardzo wiele nowych twarzy pojawi się w nowym sezonie w AZS-ie Częstochowa. Dzisiaj przedstawiliście kilku zawodników, przede wszystkim wypożyczonych ze Skry Bełchatów. Nie ma jeszcze, oprócz, zaraz do atakujących dojdziemy, nie ma drugiego albo nawet pierwszego rozgrywającego. Powiedział pan na konferencji prasowej, że pojawi się on na pierwszym treningu 6 sierpnia o godzinie 10 w hali Polonia. Będzie to zawodnik polski czy zawodnik zagraniczny? Bo jeżeli się pojawi na treningu, to chyba już wiecie, jakie jest jego nazwisko. Do momentu, kiedy nie będziemy mieli podpisanej umowy, no to trudno mówić, że się pojawi, tak? Jesteśmy wstępnie, myślę, tutaj porozumieni, czekamy na potwierdzenie tego, na ustalenie, że tak powiem, szczegółów kontraktu, w jakiej on ma być formie, no i wtedy będziemy mogli to publicznie ogłosić. Generalnie rozważaliśmy opcję zawodnika zagranicznego, natomiast biorąc wszystkie za i przeciw, uznaliśmy, że większość środków, które mamy w budżecie, chcemy jednak postawić na atakującego, bo to jest bardzo newralgiczna pozycja. Tym bardziej, że młody Marcin Janusz ma bardzo dobre recenzje, notowania i w ocenie wielu fachowców ma czynić stałe postępy. Liczymy, że przy oku doświadczonego rozgrywającego będzie mu to znacznie łatwiej osiągnąć, chociażby między innymi dlatego, że nasz trener to również był rozgrywający, a więc tutaj jakby to wsparcie będzie miał naprawdę duże. A Marcin Janusz wypożyczony ze Skry Bełchatów na jaki okres? Tutaj jakby jest temat otwarty, tak? To jest umowa, która obowiązuje na razie na okres 1+1, natomiast myślę, że nie będzie w najbliższym czasie większych kłopotów, aby on u nas spokojnie się rozwijał i kontynuował karierę. Natomiast to jest tak, że w przypadku młodych zawodników mamy trochę doświadczeń, między innymi wtedy, kiedy przychodził do nas Paweł Zatorski, tam również umowa obowiązywała 1+1. Mieliśmy kilka dżentelmeńskich ustaleń w stosunku do Pawła Zatorskiego. Tutaj jest identyczna sytuacja, jeżeli zawodnik będzie się rozbijał w sposób harmonijny, wtedy pewnie będzie mieli większy kłopot, natomiast liczymy na to, że tak właśnie będzie i że będzie się rozwijał w sposób prawidłowy, będzie czynił stałe postępy i że będzie grał u nas jak najdłużej. Wróćmy do atakujących. Wspomniał pan, że na konferencji prasowej, że będzie to zawodnik zagraniczny, który dołączy do drużyny w drugiej części okresu przygotowawczego. To znaczy, ja mam rozumieć, że to jest zawodnik, który jest reprezentantem kraju i teraz niekoniecznie może do Częstochowy przybyć, czy jeszcze po prostu zakontraktujecie go, powiedzmy, za 2-3 tygodnie i dopiero wtedy, jak już będzie wszystko podpisane, dołączy do AZS-u? Odpowiem enigmatycznie, wszystko może się zdarzyć. Kacper Piechocki, libero również ze Skry Bełchatów. Liczycie na, tak jak pan przed chwilą wspomniał, na powtórkę z historii, taki sam występ jak Pawła Zatorskiego? Ja myślę, że Kacper ma na pewno głośne nazwisko, ale chciałbym od razu, że tak powiem, wyprostować tych wszystkich, którzy mają swoje zdanie w tej kwestii. Nie był brany do Częstochowy absolutnie przez pryzmat nazwiska, a ja myślę, że w Polsce jest taki dziwny obyczaj, że ocenia się ludzi przez pryzmat rodziców, a nie przez to, co sami osiągną. Kacper rozpoczyna przygodę w zawodowym sporcie, w lidze zawodowej, w profesjonalnej lidze siatkówki, a przed nim oczywiście kariera stoi otwarta, ale on ma pełną świadomość tego, jak trudne przed nim zadanie. Ja myślę, że my jako zarząd, sztab trenerski, dyrektor sportowy, również sponsorzy zdejmą z niego tą odpowiedzialność i ten ciężar, który mimo wszystko na nim ciąży, a kibice będą traktować go jako swojego zawodnika od pierwszej do ostatniej chwili spędzonej w AZS-ie Częstochowa. Panie prezesie, po kilku lat przerwy Wkrętmet wraca do nazwy AZS-u Częstochowa, bo jak wspomnieliście na konferencji prasowej, Wkrętmet cały czas z AZS-em Częstochowa był, teraz znowu jest sponsorem tytularnym. Jakie są powody tego, że
że wróciliście do klubu. Tak już wspomniałem tutaj, tych powodów jest kilka. Nie ukrywam, przede wszystkim jednym, przede wszystkim pierwszy podstawowy to jest to, że groziło klubowi często z Częstochowy, że nastąpi utrata licencji. Więc postanowiliśmy przede wszystkim tutaj poprzez wsparcie spowodować to, żeby tej licencji klub nie stracił. Drugim zasadniczym powodem, i jest kilka, ale takich bym powiedział takich głównych, prawda, to jest przede wszystkim to, że tutaj zawsze stawiało się na młodzież, to Częstochowa była zawsze tą kuźnią tych talentów. Nie wspomnę tu już o takich zawodnikach jak dzisiaj grający w kadrze, jak Nowakowski, jak Winiarski i tak dalej. Mógłbym tu wymieniać bez przerwy dużą ilość nazwisk. Przede wszystkim również to, że jak pan wie, w Częstochowie oddano do użytkowania nową halę. Tutaj też chcę wspomnieć o zaangażowaniu naszych władz i miasta w pomoc również w kreowaniu tej dyscypliny sportu. No i mówię również, tutaj nie ukrywam, że atmosfera w klubie jest bardzo dobra. Są dobre tutaj w ogóle warunki, w tej chwili bardzo dobre. Zresztą zawsze były, Częstochowa zawsze z tego słynęła. Ale przede wszystkim tutaj również zaangażowanie trenera Marka Cardosa, dyrektora sportowego Ryszarda Boska w kreowanie, w wyszukiwanie tych młodych talentów powoduje to, że to po prostu zdecydowałem się właśnie na taką, a nie inną podjęcie decyzji. Kończyliście współpracę jako sponsor tytularny Pucharem Polski i Wicemistrzostwem Kraju. Wiemy, że w tym sezonie to będzie bardzo trudne. Z jakimi nadziejami oczekujecie następnego sezonu? Jak pan już sam w pytaniu, które mi pan zadał, prawda, jest niejako odpowiedź, że jeżeli się uprę, to potrafię walczyć o najwyższe cele, co udowodniłem nie raz i uważam, że tutaj jednak patrzymy w tym sezonie raczej realnie na to, na co nas stać, ponieważ budżet na to nie zezwala, żebyśmy mogli sobie dokonać jakichś, prawda, zakupów. Stawiamy na młodzież, tak jak wspomniałem, zdecydowanie, bo to jest główny cel i założenie klubu. Ja myślę, że nie będziemy może walczyć o najwyższe cele, czyli o medale, aczkolwiek każda niespodzianka będzie mile widziana. Ja myślę, że realnie trzeba stąpać po ziemi, miejsce 5-6. Będzie miejscem naprawdę satysfakcjonującym, myślę, klub, zarząd i kibiców. Planujecie dłuższą współpracę, bo wiemy, że ta umowa jest na razie podpisana na sezon 2012-2013, a w perspektywie coś już myślicie, czy na razie skupiacie się na przyszłości najbliższej? Już panu odpowiadam, bo jest to jak najbardziej. Wie pan co, ja nie ukrywam tego, że wiążę duże nadzieje, natomiast no, to zależy w dużej mierze od ambicji i zawodników. Jeżeli zawodnicy pokażą swoją postawą, grą i ambicją, zaangażowaniem na parkiecie, że to jest naprawdę to, o co nam chodzi, to myślę, że istnieje realna możliwość przedłużenia kontraktu i pomocy na następne lata.